Cześć. Dzisiaj zaczynam filmik od późnego nagrywania z tego względu, że nie mam auta, znaczy mam auto, ale nie do mojej dyspozycji i wieczorami jeżdżę teraz na zakupy. Nie zawsze, ale dzisiaj się tak złożyło. Jest piątek i byłam z mamą na zakupach w Tesco, więc pokażę wam, co kupiłam na najbliższy tydzień. No i tyle. Słuchajcie, byłam w Tesco i w Lidlu. Z Lidla mam bułki, mam szpinak, bekon, biała czekolada, dwie były, Russell już wziął, chusteczki dla Miśka i dwa wina. To było z Lidla, a zapłaciłam 12,27 za to. Słuchajcie, patrzcie, jaki przepiękny. Połowa ceny, 3 funty zapłaciłam za niego w białej doniczce. Tu jest żółta karteczka, jakby ktoś się dopytywał. Przepiękne, musiałam go wziąć. Dobra, cebula, pasztet, ziemniaki czerwone, bo kiedyś mi powiedziałyście, że najlepsze są do placków właśnie te czerwone ziemniaki, więc ziemniaki. Tutaj mleczne kanapki, Actimel. Jajka, borówki, będą dwie paczki, jedna jeszcze nie została wyciągnięta, więc już nie wiem, czy pokażę, czy nie, na pewno. Pieczarki pokrojone, wzięłam z tego względu tylko i wyłącznie, że były tańsze od całych, więc dlaczego nie skorzystać. Chleb kukurydziany na dzisiaj, na jutro, zobaczcie, 53 pensy do kolacji, super. Banany, płatki skarmelizowanym. Karmelizowane orzechy, dobrze. Płatki te czekoladowe, cola, bo do whisky na jutro. Whisky też kupiłam, które zaraz pokażę. Jedziemy dalej. Tak, orzechy zwykłe, solone, najtańsze orzechy barbecue. Mielone migdały. Potrzebuję, będę coś fajnego robiła na obiad. Balsam był przeceniony na 2 funty coś. Chcę sprawdzić tą firmę, bo będę chciała użyć wodę micelarną kupić, więc jeżeli używaliście z tej firmy teskowej, nie wiem co to jest, Cosmetic Derm, coś dajcie mi znać. Ja ten balsam sobie wzięłam, Russellowi tutaj kupiłam z Radoxa dla dzieci, Bath and Body Wash, mleko Jim Beam, dwie makrele dzisiaj na kolację, orzechy następne jeszcze na jutro, zamiast chipsów zdrowe przekąski, makrela, już mówiłam, dwie puszki, dwie puszki groszku, później sól, bo zawsze zapominam sól, papier toaletowy, to jest moje wyzwanie, więc tym razem kupiłam, mam nadzieję, że papier w domu jeszcze jest i starczy do, nie wiem, na kilka dni. Na tyle, co pies ma jedzenie, bo nie było dzisiaj jego w Lidlu. Dobra, seler naciowy, dwie paczki nuggetsów zwykłych, teskowych, ulubione Russella, więc kupiłam. Słuchajcie, tu mam przecenione z 6, patrzcie, z 6, nie, z 5 funtów na 1,25 funt śledzie wędzone, tak, kipa? I będę robiła z cebulką. Z cebulą, z koncentratem pomidorowym, właśnie dlatego kupiłam koncentrat pomidorowy, który właśnie się spierniczył. Koncentrat pomidorowy i takie fajne wam pokażę, fajny przepis, znaczy fajny, nie wiem, wymyślę coś i zrobię takie w oleju, mniam, aż mi ślinka cieknie, na śniadanie czy coś tam, czy do kolacji. I jeszcze jedna paczka, tak jak mówiłam, tu są dwie. Słuchajcie, cooking, makaron czerwony z, jak to się nazywa? I teraz musicie mi... soczewicy, o, przypomniało mi się. Słuchajcie, nie patrzcie na to, że bezglutenowe, bo dla mnie to nie ma naprawdę największego znaczenia, czy to jest glutenowe, czy nie, ale wiem, że ludzie, no niektórzy chorzy, muszą mieć takie, ale zdrowi, po co to unikacie? Dobra, nieważne. Makaron, dlatego że jest czerwony, potrzebowałam do robienia następnego obiadku jakiegoś fajnego. Zobaczymy, czy dzieci zjedzą. Bułka tarta, kiełbaski na niedzielę, dzisiaj jest piątek, przypominam,
przecenione pączki i rogale do szkoły dla Rasela i dla Laury, dwa takie, trzy takie, bo były trzy za funta, dwie paczki bekonu na śniadanie i taki zeszyt do pisania w linie, bo no dzieciaki teraz zaczynają w linie. No i to by było na tyle. My siadamy do kolacji, znaczy kolację będę za chwilę robić, dzisiaj ryba i tyle. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro. Jestem już zmęczona, chcę zjeść kolację, iść się umyć i położyć w konie do łóżka. Jutro mam fajny dzień zaplanowany. Zobaczymy, o której mi się wróci z roboty, bo akurat idzie wyjątkowo do pracy. No idzie. I będziemy wybierać się na pewno na basen. Tutaj do nas lokalnie, nie jakiś tam wyczynowy, tylko do popływania, do zrzucenia tego, co się najemy za chwilę. Oczywiście żartuję, po prostu będziemy często chodzić. Nie wiem, czy co tydzień nie będziemy chodzić. Zobaczymy, jak to będzie. Mieć aktywność fizyczną. Wybieram tym razem basen. No i koniecznie muszę kupić Blackiemu posłanie, bo trzy światy już tam są. Także to jutro. Więc do zobaczenia jutro. Dzień dobry, sobotnia. Boże, nawaliłam sobie troszeczkę za dużo tego. Te płatki, co wczoraj pokazywałam wam, że kupiłam z orzechami, do tego boróweczki i do tego jogurt naturalny oraz dużo cynamonu. Idę wcinać śniadanko. Powiem wam, że wszyscy jeszcze śpią, oprócz Miśka, bo Misiek jest w pracy, a ja wcinam śniadanie i zobaczę, co tam słychać. Przy ankietach czy coś takiego. Także witam się z wami serdecznie i dzień dobry, życzę wam miłego dobra, dnia. Dobra, idźcie, co? Słuchajcie, ja tutaj, o, widzicie, tak nie wyjściowo, nie bez makijażu i tak dalej, i tak jadę na miasto, do Paisley. Słuchajcie, jadę po poduchę dla psa, wrzucimy do bagażnika i spadamy na basen. Później wracamy i robimy kluchy szare. Potocznie zwane żygowinami, bo danie wygląda jakby ktoś wymiotował na talerz, ale jest najlepsze na świecie i będę robiła pierwszy raz w życiu, bo zawsze mamuśka, a czas pora na mnie. Żebym spróbowała to zrobić z tego względu, że no uwielbiam, a ciągle prosić mamę, żeby robiła to wstyd, nie? Wiecie, jestem dorosłą kobietą. Zawsze to była fajna wymówka, żeby się spotkać, ale tym razem chcę ja zrobić. I śmiałam się, że przyciągam Laura na szwedach, ja, Misiek i Mały zmykamy na basen. Trzeba troszeczkę dupę ruszyć, jak chce się później coś tam pozajadać. Miłego dnia. W sumie oglądania. Dobrze. Przyszliśmy i Rasalek jest tak zmęczony, że już grymasi. Zjedz te kabanoski. Za chwilę będę robiła jedzenie, bo jest głodny, a nie o to mi chodzi. Szybko damy jeść psu i zobaczcie. Tak, takie wielkie. A tam się, to się tam nie zmieści. Będzie... Paki, co to jest? Gdzie on poszedł? Co to jest? Co to jest, Blaki? Co to jest? A, jedzenie, od razu usłyszał, od razu puszkę, nawet no, wiecie, takie będzie, nawet jak będzie trzeba trochę szopę przetegować. Dobra, ja muszę wyczyć sobie buzię, bo jak wróciliśmy z tego basenu, wiecie, ściągnięto i zabieram się za obiad. W sumie to muszę wyjść z psem, a Misiek położy mu tam to i zabierze to stare, trzeba to wyrzucić, także. Będę chodził, ale muszę wam coś pokazać, jak mój, a tu kurtka wisi, bo mokra. Była, więc powiesiłam. Muszę wam pokazać jakiś liczny. On bierze go nogę. Kto to tak pięknie ma poduszkę taką? Kto to taki zadowolony jest? Kto jest taki zadowolony? Mój przyjaciel psi? Zasłużyłeś to, moje kochane, zasłużone to, ojej, cię kocha. No śpi sobie, śpi, śpi sobie, papa, śpi sobie, piesku. Jak merda. Zobaczcie, jakie to wielkie, na zimę, tak, już będzie zimno, super. Dobra, misiu, trzeziemniaki, ja idę po pieluchy. Moje słoneczko, moje piękne. Słuchajcie, o, to moja reklama. Wiecie co, pogoda się teraz zrobiła, teraz na wieczór. Na późne popołudnie. Smacznego, kochanie, możesz już jeść. O, idzie małe.
Słuchajcie, ale tak dużo mi nałożyłeś sobie, tak nie będę... Było cię widać? Nie wiem. Słuchajcie, to są te kluchy. One strasznie, okropnie, brzydko wyglądają. I nie wiem, czy wam opowiadałam historię. Możesz iść go, nie? Ja wychodzę, bo ty jesteś w samej spodenkach. Ja kiedyś, nie wiem, czy wam opowiadałam historię, ale jak moja mama pierwszy raz zrobiła te kluski i Misiek wszedł z pracy do domu i mówi, co za pomyje, co to za miskę? Nie, mama mówi, no to synek, nałóż sobie jedzenie, tam w misce jest. I Misiek wszedł do kuchni, tak spojrzał i mówi, gdzie? Nie widzę. No tam, w misce tej plastikowej. A Misiek mówi, nie wiem, tam jakieś tylko pomyje zostały. I później mówi do mnie, to się tak jest? To nie trzeba ugotować? No i tak wyszło, że od tamtej pory nazywamy te kluchy żygowinami. Tak bardzo brzydko, bardzo brzydko. Nie powinno się tak o jedzeniu, ale to naprawdę tak wygląda. Nieciekawie, brzydko. Ale smakuje bardzo, bardzo dobrze. I szare kluski właśnie ludzie robią na różniaste sposoby. Jeżeli wy znacie szare kluski, napiszcie mi wasz sposób. Chętnie wypróbuję, chętnie się dowiem czegoś innego, czegoś wypróbuję, może coś dodajecie, może jakiś inny składnik. I chodzi mi tutaj o szare, domowe kluski. Okej, my będziemy później oglądać filmy i sobie siedzieć dzisiaj, drinkować, jeść orzeszki i byczyć się przed telewizorem, także życzę wam wspaniałego, wszystkiego dobrego po prostu, bo przecież to nie idzie na żywo, ja już się przyzwyczaiłam, jestem trochę zmęczona, głowa mnie zaczęła boleć, ale to nic, ważne, że jesteśmy w domu razem. Laura tylko poszła. Dziękuję ślicznie za uwagę, do następnego miłego i zapraszam was jutro znowu na jakiś film. Ciekawa jestem, co tym razem Mazia wymyśli. Do zobaczenia.